W niebowstąpienie jest to pisane na końcu Ewangelii, jest to pisane na początku Dziejów Apostolskich, ale ikona w niebowstąpienia nie jest, jak nigdy żadna ikona nie jest ilustracją tylko historycznego wydarzenia. Jest teologiczną interpretacją. Dlatego wśród apostołów przedstawionych na dole, którzy są świadkami tego cudu, rozstania z Jezusem, wstąpienia do nieba, widzimy świętego Pawła, którego nie było tam przecież, ale chodzi o pokazanie tutaj całego kolegium apostolskiego, całego Kościoła. Pomiędzy apostołami, pośrodku, odziana w maforion Maryja w geście orantki. Ani Ewangelie, ani dzieje nie wspominają o jej obecności podczas wniebowstąpienia. Tymczasem Maryja jest z apostołami, tak jak była w Wieczerniku. Ukazana jest w geście orantki ze wzniesionymi rękami, które jednocześnie wskazują unoszonego do nieba Chrystusa i zwracają się do Niego w imieniu całego Kościoła w błagalnej modlitwie. No i dwaj mężowie w białych szatach, o których piszą dzieje, którzy są interpretowani jako aniołowie, a więc ci, którzy umieszczeni pomiędzy światem ludzi i Bogiem, pomiędzy ziemią i niebem, tak też ustawieni są na tej ikonie, centralnie, po bokach Maryi, pomiędzy nią i apostołami, wskazują na niebo. Apostołowie bardzo często ukazani są w gwałtownych gestach. Ikona rzadko sięga do gestów gwałtownych, ale tutaj chętnie stosuje. Pokazuje zróżnicowania reakcji na tajemnicę, która ich zadziwia i poraża jednocześnie. Mysterium tremendum i mysterium fascinans. Podczas gdy Maryja jest nieruchoma. Niektórzy to interpretują jako te dwa wymiary życia, vita activa et vita contemplativa, tę pierwszą uosabialiby apostołowie, a tę drugą Maryja, o której Biblia powie, że wszystko przechowywała w swoim sercu. Ku czemu, a raczej ku komu zwraca się Maryja, apostołowie, kogo pokazują aniołowie? W centrum tej ikony, w górnej części ukazany jest Chrystus w białych szatach jako Pantokrator, jako ten, który jest władcą nie tylko świata, ale i całego kosmosu. Mandorla, w której jest ukazany, ma bardzo często postać koła błękitnej tarczy, która przypomina trochę tarczę, na której unosili w starożytnym Rzymie żołnierze wybranego spośród siebie wodza. Tymi żołnierzami chrystusowymi, którzy unoszą na tarczy Króla Królów, są aniołowie. Dwaj, czterej albo sześciu. A więc znowu nawiązanie do antycznej ikonografii wyboru cesarza w nowej ewangelicznej interpretacji. Oto Król Królów, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który swoją ludzką naturę unosi zjednoczoną z naturą boską do domu Ojca. Ale jednocześnie jest w tej ikonie aspekt eschatologiczny, bowiem ten Chrystus Pantokrator tak właśnie będzie przedstawiony na ikonach Sądu Ostatecznego. On, jak mówimy w wyznaniu wiary, powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. No i jeszcze góra. Tradycja identyfikuje górę w niebo wstąpienia z Górą Oliwną. Ten wierzchołek góry, który symbolizuje cały stworzony świat. Jednocześnie często możemy tam znaleźć odciski stóp. To są odciski stóp Jezusa. W VI wieku na Górze Oliwnej zbudowano świątynię, a kiedy dotarli tam krzyżowcy, odnaleźli kamień, na którym były odciski stóp Jezusa. Jak piękne są na górach ślady zwiastuna dobrej nowiny, mówi prorok. A więc znowu łączy się Stary i Nowy Testament. Ten kamień krzyżowcy przewieźli do Westminster, umieścili go w katedrze.
I znowu dotknięcie tajemnicy wcielenia. Oto niewidzialny Bóg, stając się człowiekiem, w jakiś materialny sposób, tak przynajmniej mówi legenda, pozostawił nam swój ślad. Ten ślad to jest właściwie nie tylko Góra Oliwna. Ten ślad to jest cała ziemia. Ona nosi odciski jego stóp. Jest więc w tej ikonie i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość. Jest świat widzialny i niewidzialny, a wszystko skoncentrowane na osobie Boga Człowieka.